Jeżeli chodzi o jak finansowanie edukacji powinno wyglądać dzisiaj w Polsce, to myślę, że to, co widzimy w tej chwili, jeżeli chodzi o fundusze KPO i jak planuje zrobić to strona rządowa, jest to tak, jak powinno być zrobione. Tak? Czyli finansowanie, jeżeli chodzi o fundusze centralne, później dystrybucja tego do poszczególnych szkół. No w tym wypadku mówimy głównie o K12. Ja bym bardziej się skupił, to, co możemy skopiować, to jest w kroku następnym z regionu. I na przykład modele w krajach nordyckich, Beneluxie, we Włoszech jest taki, że jest to już model kompletnie usługowy, w którym może też partycypować albo jednostka terytorialna, albo nawet sam uczeń. Czyli jest katalog produktów, który jest spójny dla danej uczelni. Jeżeli to jest uczelnia wyższa, to ma już od razu swoje systemy i tym podobne rzeczy. Te fundusze są wtedy łączone na poziomie jednostki, czyli szkoła ma fundusze centralne od rządu, a może też pozyskać wtedy od ucznia bądź od lokalnego, od administracji lokalnej. Tak? Więc jest to wtedy taki łączony, hybrydowy model. W tym modelu wtedy i usługa, utrzymanie, wymiana jest w modelu tak zwanym XaaS, Everything as a Service. Zarówno urządzenie, jak i powiązane z tym software i usługi.